Cześć, z tej strony Marta z kanału Sezon Literacki. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. I dzisiaj zapraszam na TBR na cały 2020 rok, czyli na moje plany czytelnicze na 2022. Jeżeli chodzi o moje TBR-y całoroczne, to tak samo jak w zeszłym roku, tym razem również wybrałam 12 książek, czyli po jednej książce na miesiąc, bo wydaje mi się to taką całkiem realną możliwością, że jednak jestem te książki w stanie przeczytać. Nie robię raczej takich TBR-ów, jak robią niektórzy, że 22 książki na 2022 rok, ponieważ dla mnie to jest zwyczajnie za dużo i wiem, że nie byłabym w stanie tych książek przeczytać. A poza tym w tych swoich planach czytelniczych nie uwzględniam książek, które dopiero będą miały swoją premierę w nadchodzącym roku, ponieważ o części z nich już wiemy, niektóre z nich będą wychodzić gdzieś tam na bieżąco z miesiąca na miesiąc i już jest kilka takich książek, które wiemy, że wyjdą w 2022 roku i ja wiem na 100%, że będę chciała po nie sięgnąć, ale ich tutaj nie ma. Także tutaj będą tylko książki, które już miały swoją premierę, czy to w 2021 roku, czy jeszcze wcześniej. I w dodatku takie książki, które leżą na mojej półce, także takie, które już mam, które gdzieś tam mi zalegają i które po prostu chciałabym na bieżąco wyczytywać. Więc już nie przedłużając, zaczynajmy. Zacznę od czegoś dosyć lekkiego, ponieważ od książki młodzieżowej, a jest to książka Nasz ostatni dzień Adama Silvery. To jest książka, która przewijała się już w moich TBR-ach właśnie pod koniec, w drugiej połowie w zasadzie 2021 roku przez jakiś czas. Do tej pory z różnych względów nie udało mi się po tą książkę sięgnąć, natomiast jestem nią dalej zainteresowana, ponieważ tak jak Wam mówiłam za pierwszym razem, kiedy ją pokazywałam, jest to książka, która w pewnym momencie była bardzo popularna na TikToku. Cały TikTok o niej mówił, wszyscy się nią zachwycali, także mam nadzieję, że i mnie ta książka się spodoba. Tutaj mamy motyw tego, że dwójka chłopaków dostaje informację, że za 24 godziny po prostu umrą i starają się jak najlepiej wykorzystać ten czas, który im pozostał, także jestem bardzo ciekawa, podobno jest to bardzo wzruszająca książka, bardzo taka łamiąca serce. A jak wiecie, ja lubię smutne książki, także myślę, że ta książka ma dużą szansę, żeby mi się spodobać. Kolejna książka, którą tutaj mam, to coś, co dostałam pod choinkę, tak więc jest to naprawdę świeżynka na mojej półce, a jest to książka Diana, jej historia. To jest książka Andrew Mortona i jest to wznowienie, ponieważ ta książka została wydana oryginalnie w latach 90., pod koniec lat 90. i powstała ona na podstawie nagrań i zapisków samej księżnej Diany, tak więc to jest taka książka, którą można nazwać najbliżej autobiografii właśnie księżnej Diany. I teraz po latach została ona wznowiona właśnie za sprawą filmu Spencer, który tutaj widzicie, to jest tylko taka nakładka reklamowa, to nie jest jakby część okładki, tylko można sobie to zdjąć i okładka prezentuje się w ten sposób. Różne rzeczy o tej książce słyszałam, natomiast moja przyjaciółka Agnieszka, która jest specjalistką w tej tematyce, wysłała mi kilka fragmentów tej książki i powiedziała mi, że właśnie to jest taka książka z perspektywy Diany, to znaczy wszystkie te wydarzenia, które miały miejsce w latach 90. w rodzinie królewskiej z perspektywy Diany. No i że są z jednej strony bardzo stronnicze, wiadomo, z drugiej strony są gdzieś tam jedną częścią prawdy, także myślę, że warto tę książkę poznać, warto ją przeczytać. No i zdecydowanie właśnie jest to mój plan na 2022 rok. Kolejna książka to Ali Smith i Wiosna. Ja w tym roku totalnie zakochałam się w jesieni i chciałabym z całości poznać ten cykl o porach roku. Przeczytałam jesień i zimę, a w nadchodzącym roku chciałabym poznać również wiosnę i lato, natomiast pokazuję tutaj tylko wiosnę, żeby, wiecie, mierzyć siły na zamiary, także wiosna zdecydowanie jest w tych planach i chciałabym kontynuować po prostu ten cykl i już go zamknąć w nadchodzącym roku. Także mam nadzieję, że tym razem uda mi się w te pory roku wstrzelić i wiosnę przeczytam rzeczywiście wiosną, a lato przeczytam w wakacje, także trzymajcie kciuki, żeby mi się to udało. No tutaj jestem niemal pewna, że jest to książka, która mnie nie zawiedzie, ponieważ Alice Smith już zdecydowanie udowodniła mi, że jest to pisarka, która zasługuje na uwagę. Kolejna książka to coś, co kupiłam w maju 2021 roku, a jest to biografia Marii Curie Skłodowskiej, napisana przez jej córkę, Ewę Curie. I jest to książka, do której zachęciła mnie bardzo Nicola z kanału Dr. Book, ponieważ ona powiedziała kiedyś coś takiego, że to jest jedyna chyba biografia, na której ona płakała i że to jest bardzo smutna książka, ale bardzo dobra. No a ponieważ Maria Curie Skłodowska jest naszą polską noblistką, no to zdecydowanie jest to postać, której życiorys chciałabym sobie przybliżyć, więc na pewno chciałabym tę książkę przeczytać. Zresztą w ogóle ta książka zebrała naprawdę mnóstwo pozytywnych recenzji, mnóstwo bardzo dobrych recenzji, także chciałabym również ją przeczytać, chciałabym dołączyć do tego grona osób naprawdę zachwyconych tą książką i mam nadzieję, że tak właśnie będzie, także zdecydowanie jest to książka, którą mam w planach, chociaż słyszałam też opinię troszkę z przeciwnej strony, to znaczy, że w związku z tym, że została napisana przez córkę Marii Skłodowskiej, to jest bardzo stronnicza, w bardzo taki jednostronny sposób pokazuje życie Marii Curie Skłodowskiej, no ale zobaczymy, jestem bardzo ciekawa i mam nadzieję, że ta książka mi się spodoba. Kolejna książka to coś, co miało swoją premierę pod koniec tego roku, także dosłownie, no nie wiem, wydaje mi się, że miesiąc, może dwa miesiące temu. I ta książka również zebrała dużo bardzo pozytywnych opinii, a jest to książka Dawne i przyszłe wiedźmy, Alix E. Harrow. To jest autorka książki 10 tysięcy drzwi, która również na początku chyba tego roku, albo na koniec zeszłego, również zbierała bardzo dobre opinie. I ta książka również, to znaczy mamy tutaj historię czarownic z Salem, ale jakby nowego pokolenia tych czarownic. No i właśnie przede wszystkim zachęcające jest tutaj to, że opowiada o czarownicach z Salem. Ja jestem tym tematem zainteresowana z tego względu, że
że to w ogóle był temat mojej pracy licencjackiej, ale właśnie poza tą historią jest tutaj też taki bardzo silny wątek feministyczny. To jest książka, która ma się rozprawiać z różnymi takimi właśnie nierównościami płci, która ma ten motyw palenia czarownic na stosie też przenosić na takie bardzo współczesne realia. No i nie ukrywam, że jestem tej książki szalenie, szalenie ciekawa i mam co do niej olbrzymie oczekiwania. Po pierwsze dlatego, że o samym stylu pisania autorki słyszałam dużo dobrego, a jak wiecie, dla mnie język pisania książki jest bardzo ważny, ja na to bardzo zwracam uwagę. A po drugie, no tematyka wydaje mi się tak niesamowicie ciekawa. Właśnie z jednej strony te czarownice z Salem, palenie na stosie, z drugiej strony takie silne wątki feministyczne, tematy takie bardzo, które są teraz na czasie. No strasznie, strasznie mnie ta książka ciekawi i mam ochotę wręcz sięgnąć po nią już teraz. I szczerze mówiąc, chyba to jakoś niebawem zrobię, chociaż teraz jeszcze trwa taki maraton, który zorganizowałam, który dotyczy czytania książek, które zalegają nam gdzieś tam na półce. Wiecie, takie czytanie wyrzutów sumienia troszkę, ponieważ jest to ostatni czas w tym roku, kiedy można te książki jeszcze przeczytać. Tak więc na razie skupiam się na tych książkach i na przykład na moich prezentach pod choinkę z zeszłego roku, ponieważ właśnie tą książkę również dostałam pod choinkę od mojej siostry, także może na razie jeszcze jej nie wcisnę, ale myślę, że początkiem stycznia ta książka zdecydowanie znajdzie swoje miejsce w moich czytelniczych planach, bo no tak jak mówię, jestem jej po prostu szalenie, szalenie ciekawa. Kolejne dwie książki, które tutaj mam i które są zdecydowanie w moich planach na 2022 rok, to książki z serii butikowej wydawnictwa Albatros. Jeszcze jedna książka z tej serii się tutaj gdzieś zapląta, także zaraz do niej przejdziemy. Natomiast jeżeli chodzi o to, co trzymam teraz w rękach, to jest to przede wszystkim 13 opowieść. To jest jakaś książka fenomen w ogóle. Ja tak naprawdę nie wiem, o czym ona jest, bo jakoś nigdzie nie natknęłam się na fabułę tej książki, natomiast słyszałam mnóstwo zachwytów nad nią. To znaczy, no nie wiem ile widziałam postów na Instagramie, czy właśnie gdzieś tam na BookTube słyszałam o tej książce i absolutnie wszyscy się tą książką zachwycali, nie słyszałam ani jednej negatywnej opinii na jej temat. Jedyne, co słyszałam o tej książce, to, że zawiera w sobie spoiler do Jane Eyre, ale ja Jane Eyre już czytałam i jest to jedna z moich ulubionych książek, także no myślę, że tutaj nie ma żadnych przeciwwskazań, żebym po tę książkę sięgnęła. No i tak jak mówię, mimo że ja nie wiem, o czym ona jest, to mam wobec niej naprawdę spore oczekiwania, bo jeżeli nie pokocham tej książki, tak jak wszyscy, to naprawdę będzie mi bardzo, bardzo smutno. A druga książka z tej serii to jest książka Madeleine Miller i jest to książka Pieśń o Achillesie. Ta autorka napisała też książkę Kirkę, której ja nie czytałam, natomiast Pieśń o Achillesie zebrała dużo pozytywnych recenzji i w ogóle ta autorka zbiera całkiem pozytywne recenzje. Ona chyba jest w ogóle filolożką klasyczną, o ile się nie mylę, tak z wykształcenia. No i właśnie pisze książki oparte o mitologię grecką. No i to mnie, nie ukrywam, bardzo ciekawi, ponieważ ja jako dziecko chciałam być archeologiem i w dzieciństwie bardzo się tymi wszystkimi tematami interesowałam, więc chętnie sięgam po takie motywy w książkach. No i Pieśń o Achillesie zdecydowanie mnie interesuje. O tej książce też słyszałam dużo dobrego, że jest to znowu taka bardzo smutna książka do popłakania, taka, która gdzieś tam łamie serduszko. No i do mnie to bardzo trafia, więc znowu mam nadzieję, że to będzie książka, która mi się spodoba. Mam też tutaj dwie książki, które należą już do klasyki literatury. I tak jak mówiłam, jedna z tych książek również należy do serii butikowej, a jest to Rebecca Daphne du Maurier, która zrobiła furorę w tym roku, w 2021, ponieważ na Netflixie wyszła ekranizacja tej książki, a w zasadzie wznowienie, ponieważ ekranizacja już kiedyś była. No i ludzie zaczęli po prostu po tę książkę sięgać. Wielu osobom bardzo, bardzo się podobała. Podobno Rebecca ma niesamowity klimat, także jestem tego bardzo ciekawa. No i bardzo chciałabym tę książkę poznać właśnie w nadchodzącym roku. A drugi klasyk, który sobie zaplanowałam, to Duma i uprzedzenie Jane Austen. To też jest książka, którą próbowałam czytać już wielokrotnie w swoim życiu, jakoś nigdy mi nie podeszła, ponieważ ja nigdy nie byłam fanką Jane Austen, ale sobie myślę, że może już dojrzałam do jej książek, ponieważ no, byłam zmuszona do czytania jej książek na studiach i wtedy nie za bardzo mi się to podobało. Natomiast być może teraz, kiedy chcę sięgnąć po tę książkę tak z własnej, nieprzymuszonej woli, to kto wie, może zakocham się w niej tak jak wszyscy, także robię sobie miejsce w tych planach również na Jane Austen i na Dumę i uprzedzenie, aby w końcu poznać tę historię. Zostały mi tutaj jeszcze trzy książki z 12 i pierwszą z nich jest reportaż Katarzyny Surmiak-Domańskiej. Jest to reportaż o tytule Ku Klux Klan, tu mieszka miłość. No i jak sama nazwa wskazuje, jest to reportaż na temat Ku Klux Klanu, na temat jego działalności. W ogóle ja na przykład jeszcze całkiem do niedawna myślałam, że Ku Klux Klan to jest, wiecie, zamierzchła przeszłość, że już jakby nie istnieje, a okazuje się, że to jest organizacja, która dalej działa i to całkiem legalnie. Także no zdecydowanie jest to reportaż, który jest w planach na ten rok. Chciałam tutaj też, wiecie, wybrać te książki tak różnorodnie gatunkowo, żeby właśnie znalazły się zarówno reportaże, zarówno literatura piękna, coś młodzieżowego, żebym po prostu miała z czego wybierać i żeby udało mi się rzeczywiście te plany spełnić. A są to też książki, które po prostu już są od jakiegoś czasu na mojej półce, no i chciałabym gdzieś tam te swoje własne zbiory wyczytywać. Przedostatnia już książka to coś, co również odbiło się całkiem szerokim echem na naszym polskim rynku wydawniczym. Jest to zresztą zdobywczyni Bookera z 2019 roku, a jest to książka Dziewczyna, kobieta, inna, Bernardine Evaristo. I to jest również książka, o której słyszałam mnóstwo dobrego. To też jest ta książka z takiego nurtu właśnie literatury feministycznej, literatura opowiadająca o kobietach, o tym różnych obliczach kobiet tak naprawdę, o bardzo różnych doświadczeniach, bardzo różnych kwestiach, które są tutaj poruszane. No i z tego co pamiętam, ta książka wyszła chyba w kwietniu 2021 roku. To również wiele osób się nią zachwycało. Ona, podejrzewam, trafi teraz do wielu topek tego roku. Myślę, że właśnie wiele osób zdecyduje się tę książkę umieścić w tych swoich podsumowaniach najlepszych książkach tego roku, ponieważ, no tak jak mówię, pamiętam, że ta książka wzbudzała naprawdę bardzo duże zainteresowanie
zainteresowanie i bardzo wiele osób oceniło ją niesamowicie pozytywnie. Ja do tej pory tej książki nie przeczytałam, chociaż ona też już była w moich planach, też chciałam ją od razu przeczytać, kiedy ona wyszła, bo też kupiłam ją jakoś zaraz po premierze. No i miałam na nią wielką ochotę, ale wiecie, gdzieś tam w czasie to się rozmyło, weszły inne książki gdzieś tam w kolejkę. No i ta książka ostatecznie przeleżała na mojej półce, ale mam nadzieję, że w 2020 roku uda mi się to nadrobić. I ostatnia już książka, która znalazła się w tych moich planach czytelniczych na 2012 rok, to również coś, co było bardzo głośne w tym roku i również coś, co może znaleźć się w bardzo wielu topkach, to książka Głód, Roxane Gay. I z tego, co wiem, to jest to książka, nawet tutaj jest podtytuł, Pamiętnik mojego ciała. Jest to historia dziewczyny, która jest bardzo otyła i o jej zmaganiach właśnie z tą otyłością. To nie jest taka, wiecie, historia pokrzepiająca, że każdy może schudnąć, każdy może odnaleźć swoją drogę, swoje szczęście. Nie, wręcz przeciwnie, to jest chyba taka bardzo brutalna, bardzo trudna opowieść o tym, no jak ona się zmaga po prostu z otyłością, z chorobą, no bo jednak jest to choroba. Jak też chyba postrzegają tutaj świat. Tak mi się wydaje, że to też jest trochę o tym, jak postrzegają społeczeństwo po prostu, jak ją no, trochę wykluczają w związku z tym, jak ona wygląda. W związku z tym, że gdzieś tam nie pasuje w jakieś, wiecie, normy, które są akceptowalne powiedzmy społecznie. Nie wiem, trochę tutaj teraz wymyślam, bo nie do końca wiem, o czym ta książka jest. Natomiast wiem, że wzbudziła bardzo duże zainteresowanie i bardzo dużo emocji również w czytelnikach i w czytelniczkach. Także myślę, że będzie to coś naprawdę godnego uwagi i będzie to taka książka, którą no, warto będzie po prostu polecać dalej. Także również jestem bardzo tej książki ciekawa, jak zresztą wszystkich tych książek, które Wam tutaj pokazałam oczywiście. No dobrze, dotarliśmy do końca. Tak właśnie prezentują się moje takie całoroczne plany czytelnicze. Oczywiście miesięczne TBR-y również będą się pojawiać, gdzie na bieżąco będę Wam pokazywać książki, które planuję czytać w danym miesiącu, ale mam nadzieję, że skoro wybrałam sobie 12 książek na rok, to jedną książkę w miesiącu z tych tutaj, które Wam właśnie pokazałam, uda mi się wcisnąć i uda mi się to zrealizować. Dajcie koniecznie znać, jakie Wy macie plany czytelnicze na nadchodzący rok, czy w ogóle robicie sobie takie całoroczne TBR-y, czy macie jeszcze jakieś książki, które zalegają Wam na półkach i chcielibyście je w nadchodzącym roku nadrobić. Bardzo jestem tego ciekawa, a ja Wam dziękuję za obejrzenie tego filmu do końca i do zobaczenia w kolejnym. Cześć!